Siemaneczko, tutaj Krystian z Bandy Szóstaka dla najlepszej polskiej dziennikarki. Ze mną jest Wiktoria. Cześć wszystkim. Powiedz mi, walczysz z chłopakiem. Ogólnie na sam start wielkie gratulacje, że podjęłaś walki z przeciwną płcią. Jest to dla ciebie jakby duże wyzwanie? Tak, na pewno jest to duże wyzwanie. Jest to całkiem coś innego niż... No, w Polsce tego jeszcze nie było. Tak, pierwsza w historii walka chłopaka z dziewczyną i to dwie takie na jednej gali. Pierwsze w historii, także Najman ma rozmach. Powiedz mi, jak twoje przygotowania? Ile w ogóle już trenujesz tak naprawdę? Ja słyszałem różne takie plotki, że od 13 roku życia, potem że 2 lata, potem że 3 miesiące. Jak to jest? To nieprawda. Trenuję praktycznie od niedawna. Nie powiem dokładnie ile, ale na pewno nie jest to od 13 roku życia. A co dokładniej? MMA. Czyli bardziej spodziewamy się w walce stójki czy parteru? Tego nie mogę powiedzieć. Okej, ale gameplan tam jakiś jest złożony. Tak, tak. Ale słyszałem też, że trenujesz wrestling. Tak, dokładnie. I która forma ci się bardziej podoba? Wrestling czy MMA? Wiesz, że jeden nam zdjęli. Nie umiem wybrać z tego. I to mi się podoba i to. Tam jednak jest dużo takich kalisteniki, jeszcze trzeba tam układy trenować różne. Tak, wrestling jest bardzo trudny według mnie. Dużo nauki jest, dużo trudniejszy według mnie niż MMA. A w ogóle czy sama walka z Kenem, który jest u ciebie wyższy, jesteś mężczyzną, trochę cię jakby przeraża, czy jakoś nie przejmuje się temu, on jest po prostu wyższy, ale ty za to masz, wiesz, swój charakter, swoje gabarety i nie przejmujesz tym, po prostu leci w niego i go chcesz zabić. Nie przejmuję się, że jest wyższy, cięższy. Myślę, że dam radę, nawet jeśli ma przewagę taką nade mną. Panie! Dziękuję. No i świetnie, czyli lecimy jutro na pełnej. Ken, w ogóle, jeśli chodzi o tą osobę, jaki masz na jego stosunek? Bo on jest dość kontrowersyjną osobą, a jak ty go oceniasz? Pamiętam, wcześniej go nie znałam, dopiero go poznałam, kiedy miałam z nim walczyć. No jest przede wszystkim oryginalny, tak wyraża siebie poprzez swój wygląd. No, nie mam nic do niego. Wyszka ta osoba jest okej, między wami, nie ma jakiejś żadnej sprzeczki? Tak, a wszystko między nami jest w porządku. Czysta sportowa rywalizacja? Tak. Super. No co, życzę jutro powodzenia. Trzymaj się z farcikiem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Cześć.